Cześć, tu Bork Retrogralnia. Dzisiaj Wam pokażę, jak na DA500 uruchomić ponad 4800 gier z praktycznie wszystkich Amig. I to wszystko za pomocą tego magicznego jednego pendrive'a, czyli A500 Mini Game Selectora. Zapraszam na odcinek. Ten magiczny pendrive, na którym mieści się ponad 4800 gier i demek na Amigę, to twór Paula Vince'a. On to właśnie stworzył dla nas specjalną wersję Amiga Game Selectora przeznaczoną na komputer DA500 Mini. Jeśli podczas tego filmiku będę czasami DA500 Mini nazywał Amigą lub Amigo Mini, musicie mi to wybaczyć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jaka jest różnica między DA500 Mini a Amigo Mini, ale wybaczcie mi, to kwestia tylko i przyzwyczajenia. Także pendrive'ik. Pliki, jakie potrzebujemy przegrać na tego pendrive'a, możemy pobrać z internetu. Link znajduje się na jednej z grup poświęconych DA500 Mini. Oczywiście zamieszczę ten link tutaj w opisie filmiku. To, co mam tutaj w ręku, to jest wersja 1.4 beta. No to tylko i wyłącznie oznacza, że były jakieś wersje poprzednie. Tak naprawdę wychodzą one bardzo, bardzo często. Ja cały czas zwlekałem z nagraniem filmu, a tu ciągle pojawiała się kolejna i kolejna wersja. No w końcu powiedziałem basta, nagrywam filmik dla wersji 1.4 beta. W poprzednich edycjach można było ściągnąć tą kompilację gier, programów, demek, ściągnąć w wersjach dla dorosłej i PG-13, czyli dla młodzieży. Wersja beta jest tylko wersją dla dorosłych, ale myślę, że to nie ma dla nas akurat w tym momencie żadnego znaczenia. W tym momencie plik, jaki należy pobrać z internetu, to 7,5 GB. Musimy go rozpakować na 32-bajtowego pendrive'a. Teoretycznie pendrive może być większy, ale wtedy musimy i tak go podzielić w ten sposób, by jedna partycja była maksymalnie 32-gigabajtowa, ponieważ DA500 musi ruszać, jeśli chodzi o pendrive'a, z systemu FAT32, a maksymalnie co możemy sformatować w FAT32 to właśnie 32 GB. Także weźmy naszego pendrive'a i włóżmy go do DA500, w który, jak widzicie, w tej chwili żadnego pendrive'a nie ma. Gdzie jest nasz pendrive'ik? Czy już się pojawił? Pojawił się i co? I mam nadzieję, że ruszy. Ruszył. Wszystko jest na szczęście w porządeczku. Generalnie całą magią tej kompilacji ma być to, lub jest to, lub ma być to, to się zaraz okaże, że będziemy mogli odpalić praktycznie dowolną gierkę z takimi ustawieniami, że nie będzie nam to w żaden sposób ani haczyć, ani przyspieszać. Bo jeśli oglądaliście moje filmiki wcześniejsze o DA500, lub ogólnie kojarzycie temat DA500, to wiecie, że taka standardowa konfiguracja, którą się robi samemu, może powodować, że część gier chodzi za szybko, a część gier chodzi za wolno. Nie wiem w sumie, co jest gorsze. Tutaj to powinno chodzić mniej więcej tak, jak na realnym sprzęcie. Mamy możliwe odpalenie dwóch konfiguracji. Konfiguracja podstawowa, Start AGS oraz konfiguracja rozszerzona z takim turbo z JIT-em dla bardziej wymagających gierek. Zapomniałem wspomnieć, że ta wersja tej kompilacji działa również z najnowszą wersją systemu DA500, którą, jak widzicie, mam w swojej konsoli. To jest wersja 1.1.1. Przez chwilę nie było pewne, czy w tej wersji spatchowanej tego typu kompilacje będą działać. Na szczęście działają bez problemu, lub raczej problemy te rozwiązali twórcy tych kompilacji. Także wróćmy z powrotem do USB i odpalmy sobie, tak jak to się robi normalnie w DA500, plik LHA, czyli plik WHD Load. Wybieramy ten plik klawiszem A i home'em startujemy grę. I to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli wejdziemy do konfiguracji przez klawisz menu, to popsujemy sobie niestety tą konfigurację. Będziemy musieli ją od nowa odtwarzać. Po prostu każde wejście do menu, do konfiguracji, do ustawień gry popsuje niestety nam tą
konfigurację tych loaderów. Także home'em odpalamy, nie psujemy menu i zobaczymy, co się stanie. Chwilka, moment, już nam się Amiga Game Selector odpalił. Ta wersja nosi nazwę, jak mówiłem, Amiga 500 Mini, A500 Mini Game Selector i mamy tutaj sporo rzeczy do wyboru. Amiga Help. No tu są te pliki tekstowe, które normalnie też znajdziemy na USB. Readme. Też go widzieliśmy. Chociaż tu jest jakaś informacja o wersji beta. Bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o wersję beta 1.4 i kolejne wersje, jakie będą niedługo wydawane. Wersja 1.4 w wersji pełnej, z tego co pisze autor tego projektu, będzie też dostępna na maszynki Pi. Także może się okazać, że niedługo DA500 Mini Game Selector będzie działał na Raspberry Pi. No, będę z tego naprawdę zadowolony. Jakie mamy katalogi? Ten Help, później jest Extra Games i to są gry, które nigdy wcześniej nie były konwertowane do obrazów WHD Load. Tutaj mamy ulubione, w tej chwili no, są tutaj jakieś, powiedzmy, losowe rzeczy. Mamy tutaj możliwość ustawiania filtrów, możliwość zmiany różnych ustawień, jeśli chodzi o konfigurację emulatora, jaki jest tutaj w DA500 wbudowany. Mamy do wyboru tematy. Tematy, czyli po prostu szablony, to się chyba mówiło kiedyś w Windowsie. A co, spróbujmy sobie odpalić szablon Amiga 1200 Desktop. Obraz nam się zmienił, ale nie ma co tutaj kombinować. Może wrócimy sobie do tego podstawowego szablonu A500 Mini. I co? No i potem mamy po prostu listę demek i listę gier. I co? Spróbujmy odpalić na początku jedno z bardziej znanych demek. Technological Dead grupy Matt Elks, które, jak wiecie, jak testowałem, bez kombinowania chodzi nie do końca poprawnie. Możemy sobie zobaczyć, czy tutaj ruszy w sposób poprawny, czy to będzie wszystko tak ładnie ustawione, jak to ustawione być powinno. Na razie demko chodzi poprawnie, ale już za chwilę na ekranie pojawi się taki toczący się sześcian i będziemy wiedzieli, czy wszystko działa tak, jak powinno. To jest ten moment. Ten diabeł już wygląda w sposób poprawny. Czasami są na nim takie białe ślady, których być tam nie powinno. Tak było standardowo na DA500 uruchomionej, jeśli to demko uruchomiliśmy z WHD Load. Drugim problemem, jaki tu się pojawia, jest ten sześcian. Chociaż mam wrażenie, że tutaj na środku te linie też tak nie do końca wyglądają, jak powinny, ale to może jest tylko już moja wyobraźnia. A za tym obrazkiem będzie ten toczący się sześcian. No i wygląda na to, że sześcian wygląda jak powinien. Tam te paski wcześniej też wyglądały poprawnie. Nie dam sobie głowy uciąć, czy to jest 1:1, tak jak jest na prawdziwej Amidze, bo mam wrażenie, że jest ciut inaczej, ale generalnie jest dobrze. A teraz ciekawa sprawa, oprócz tego takiego, jest dobrze oprócz tego takiego migania na górze. A teraz ciekawa sprawa, czy będziemy mogli wyjść z tego za pomocą padu. Menu działa, home nam nie działa, ale co? Ciekawa sprawa, żeby wyjść musimy posłużyć się klawiszem F10, a nie przyciskiem home normalnie na padzie, jak to się zwykle robiło. No ale możemy sobie na szczęście ten F10 wywołać z wirtualnej klawiatury, także tutaj nie ma problemu, choć problem mógłby jak najbardziej być. Drugie demko, jakie puścimy, to States of the Art. Z tym demkiem mieliśmy standardowo taki problem, że tam dźwięk haczył. Na razie brzmi dobrze. No,
muszę powiedzieć, że to demko naprawdę działa tak, jak powinno. Na gołej DA500, gołej w znaczeniu bez tego selektora, bez kombinowania. A nie! Dalej się tutaj troszkę przycina. Dalej się troszkę tutaj przycina, także zróbmy mały myk. Wyjdźmy z tego i sprawdźmy, czy na JIT-cie to demko też się będzie przycinać. Przy czym musimy... Ach, odpaliłem sobie jeszcze przypadek jeszcze raz je, ale już wracam. I co? I odpalmy wersję z JIT-em, czyli z tym takim turbo, które jest trochę mniej dokładną emulacją Amigi, ale daje jej na pewno dużo więcej mocy. Czy tutaj będziemy mieli w demkach state of the art już działające płynnie? No bardzo na to liczę, naprawdę bardzo na to liczę. Bo z tego, co czytałem na Facebooku, na grupie Amigowej, nie, no tu jest tragedia. Tutaj widzicie tragedia. Także nie do końca to działa tak ślicznie, jak to piszą na tych grupach dyskusyjnych, ale to jest problem raczej z demkami. Odpalmy więc może po prostu jakąś gierkę. Odpalmy może gierkę, która działała dla odmiany normalnie za szybko, na przykład Barbarian 2, tylko nie pamiętam, która wersja. Tak, ta wersja standardowo działała za szybko, przy czym w tym momencie sobie uświadomiłem, że mam włączoną wersję z JIT-em jeszcze. Ale może to nie będzie problem. Zaraz się przekonamy. O matko boska częstochowska. Dobra. Spróbujmy uruchomić bez JIT-a. Tylko nie mogę teraz wyjść z tej gry. Halo! Na szczęście możemy po prostu guzikiem power na Amidze zawsze wyjść do menu głównego i odpalić wersję bez JIT-u i zobaczymy, co to będzie. Animacja w Barbarianie naprawdę bardzo ładna. Czekamy na doczytanie się gierki. Tutaj wydaje mi się, że jest chyba ok. Tylko zobaczymy, co z tym dyskiem numer 2. Czy teraz to zadziała? Press return. Zadziałało. Ok. Czy ta gra działa tak szybko jak... Obróć się, kobieto! Kobieto, no! Czy ta gra działa jak powinna? Nie sądzę. To jest chyba nadal ciut za szybko, ale przynajmniej w wersji bez JIT-a. No tak, wyjść do menu głównego też tutaj nie mogę. W sumie powinienem był spojrzeć, jaki klawisz w tej wersji gry odpowiada za wyjście z niej, bo to przecież w różnych konfiguracjach WHD Load działa różnie, ale muszę powiedzieć, że na razie jest gorzej, jeśli chodzi o trafianie przeze mnie w gierki, niż kiedy robiłem to sam. Gorzej niż kiedy robiłem to sam. Która? Print screen. Tutaj jest wyjście przez print screen, także musimy czytać, co jest napisane w konfiguracji WHD Loada, bo się może okazać, że nam się wyjść nie uda. Tylko rodzi się tutaj dobre pytanie, gdzie jest klawisz print screen tutaj na Amidze? Od kiedy w Amidze jest gdzieś print screen? Chyba zgłupiałem teraz.
Obawiam się, że nie mamy klawisza print screen na klawiaturze Amigi. Co prawda było napisane w wymaganiach tej składanki, że powinniśmy mieć klawiaturę na USB, ale co to byłby za problem sobie ustawić mimo wszystko wyjście z tej gry na taki klawisz, który na klawiaturze Amidze istnieje i możemy go wywołać z klawiatury ekranowej. To może włączę jakąś gierkę, która myślę, że działać będzie. Może jakaś gierka... O, może na CD32 odpalimy sobie Rough and Tumble. To jest... Albo nie Rough and Tumble, Bubba and Stick, kurde. Która była z tak, Bubba and Stick, wersja CD32. To mam nadzieję poprawi nam humor. I tu znowu wyjście z print screenem. Dobra, tu button joystick, chociaż mamy pada. Wow, loading stage 1. I rzeczywiście mamy skok na B, rzucenie ziomkiem na A. Bijemy. Pięknie, ślicznie. O ty wredny. To niebieskie to nas nie lubiło? Tak, to niebieskie nas nie lubiło. Okej, okay, no ta gierka i wygląda ślicznie i ślicznie działa. Teraz musimy wetknąć patyk tutaj w to. Tylko jak go tutaj włożyć? Nie pamiętam. O, właśnie tak. I chodź, patyku, ku nam. No to jest śliczna gierka. No tylko znowu nie wyjdziemy, bo nie mamy klawisza print screen. Okej, okay, dobra. Przypomniałem sobie, gdzie jest klawisz print screen na Amidze. To jest chyba gwiazdka. Nie, to nie jest gwiazdka. Wydaje mi się, że na Amidze print screen to jest gwiazdka na bloku numerycznym. Tylko, że my tutaj nie mamy za bardzo bloku numerycznego, niestety. Mogli to zmienić, naprawdę, jak ktoś tą konfigurację, ten Paul robił, to mógł zmienić to i ustawić to wyjście z WHD Loada na jakiś inny klawisz niż na print screen, czyli numpadową gwiazdeczkę. Nie wiem, kurde, na Dell. Dell jest rzadko używany chyba w Amidze. Albo na TF10, kurde, które tam też często, czy F9. No na takie normalne gierki. O, możemy zobaczyć, jakie mamy polskie gierki w sumie. Jezu, Doman jest. Ach, zrobię to. Zrobię to specjalnie dla was i uruchomię Franco the Crazy Revenge, ale wersję ocenzurowaną, bo wersja nieocenzurowana mnie generalnie mierzi. Fa. Franco the Crazy Revenge! Czekaj, ładuję. Let's go! Super cios! Ja tutaj sam, super cios! Czekaj! Matko Bosku Częstochłowska. Nie pamiętam, jak się kurde biło tym Frankiem. Na Joyu to chyba się jakoś tak... Tak, na Joyu możemy łatwiej niż na padzie skosy robić. Ale zawsze można zastosować metodę skoku z wyskoku. Tak, już sobie przypomniałem, jak to się mniej więcej gra. Na joysticku to jest naturalniejsze niż na padzie robić te wszystkie skosy i takie obracania gałką wokół. Okej. Okay. Dobra, i to jest Franco the Crazy Revenge. I oczywiście nie spojrzałem, jaki klawisz nam wyjdzie z gierki. I co, i znowu... Czyżby znowu był to słynny print screen?
Może ewentualnie uda się Delem. No nie, no po prostu dupcia blada. Może w opcjach? Boot, CPU and chipset, VHD load. O! Matko Bosko Częstochowsko, znalazłem. Delayed. Bo nie, F10 ustawmy. Jak to zadziała, to będziemy szczęśliwi. I co? Wejdźmy do naszego... Niech będzie Franco. Niech będzie to Franco. Crazy Revenge. No i jest F10. Przepraszam Cię, DA500 Mini. Przepraszam, że w Ciebie zwątpiłem. Przepraszam, Paul. Też przepraszam, że w Ciebie zwątpiłem. No musiałem się przeprosić. Skoro F10 działa, no to jest o połowę problemów mniej. I co? I teraz wyjdziemy sobie po prostu F10? No i tak można żyć. Tak można żyć, kurde. To jest różnica. No. Ale niepotrzebnie psiocze. Tutaj możemy ustawiać wszystkie opcje, ale nie chcemy ich ustawiać. Chcemy, żeby to WHD za nas robił. I tutaj jeszcze jest opcja wyboru bootu. Ustawmy sobie boot do workbencha, bo chcę zobaczyć, jak wygląda wrzucony tutaj workbench. I co? I hard reset i powinniśmy przejść do workbencha, ponieważ jest tutaj też wbudowany workbench. No tak, od razu tutaj widzicie, że to nie jest workbench w rzeczywistości Amigi. To jest workbench, który wykorzystuje kartę RTG, czyli tą kartę zewnętrzną, że tak powiem, do Amigi. Tutaj mamy dyski, okej, tu mamy dema, gierki, WHD2, gierki, po prostu mamy podzielone to wszystko. A gdzie są jakieś programy? Czyżby na systemie? Ale tutaj nie będę się tym bawił, powiedzmy. Nie ma sensu. O, dyrektor Opus jest, jak fajnie, jak miło. Tutaj mamy pewnie wbudowany w workbench starter do gierek. Ok, e-game, bardzo znany starter do gierek. No, a tutaj mamy możliwość uruchomienia na workbenchu jeszcze A500 Game Selectora, ale to oczywiście bezsensowna opcja, jeśli już aha, no tak, wyszedł cały, no ciekawe. Myślałem, że się wyłączy sam Game Selector, a to by wyłączyło się wszystko. Także odpalmy tego workbencha sobie jeszcze razik. Nie będę tutaj przeglądał chyba możliwości tego workbencha. Możemy sobie oczywiście zrobić, jak to wszyscy amigowcy kochają, test prędkości. Bo wiadomo, każdy amigowiec kocha testy prędkości. Niby jest tutaj procesor emulowany 0.40. Wow, patrzcie, jak Amiga 4000. Jak Amiga 4000. Co ja mogę Wam powiedzieć? Przejdźmy z powrotem do opcji bootu. Do ASG standardowo. Co mogę powiedzieć? Ano mogę powiedzieć, że mi się teraz zupełnie ekran skiepsił i chyba muszę zrestartować fizycznie programik, bo mi się interlace zupełnie, na interlace mi się zablokowało. Spodziewałem się troszkę chyba więcej niż otrzymałem. Bo te gry, z którymi były największe problemy, a nie uruchomiłem wszystkich, dalej są z nimi pewne problemy. Ale to jest wersja rozwojowa, to jest wersja beta, to jest wersja 1.4. Autor tej wersji prężnie nad nią działa, także myślę, że on te wszystkie gierki przejrzy i im postara się poprawić konfigurację w nich. Tylko to pewnie kwestia czasu. A już teraz wykonał za nas ogromną, tak czy owak, pracę.
No bo bądźmy szczerzy, przygotować chociażby w ten sposób, żeby ściągnąć te gierki, ustawić je w menu, skonfigurować przynajmniej wstępnie, żeby to wszystko zrobić, to potrzebowalibyśmy ogromnej ilości czasu, a tutaj wystarczy tylko pobrać plik z internetu i sobie go odpalić, tak? I sobie go przegrać na pendrive'a i jesteśmy zadowoleni. I w sumie pewnie większość gierek działa. Ja wybierałem te, które, no, które miały problemy już wcześniej, więc no, szukałem problemów i znalazłem problemy, jak to się mówi. A niekoniecznie przy normalnym użytkowaniu te problemy mieć będziemy, ale widzicie, no bum, wybuchli. I co, możemy wyjść teraz F10, tak? Dokładnie, super. No ale widzicie, no możemy tutaj naprawdę już dużo zrobić. Wszystkie 4800 ponad gierek i demek jest. O, Jenna Sisters, oczywiście, czemu by nie? Trochę się ładuje ta Jenna Sisters. Nie ładuje się, bo się zawiesiła. Odpalamy jeszcze raz Amiga Games Selectora do 2x sztuka. Kurde, chciałem wam dzisiaj pokazać, jak to można sobie w łatwy sposób rozszerzyć możliwości DA500. A wyszło jak zwykle z Amigą. Zawsze, kiedy czytam o czymś, co rozwiąże wszystkie problemy każdego szarego, zwykłego, prostego Amigowca, który zawsze, gdy znajduje coś, co jest opisane jako rzecz, która zamieni Amigę w prostą maszynkę do wybierania gierek i do grania, zawsze się kończy, kurczę, tak samo. Zawsze to przestaje działać. Albo są jakieś problemy. Okej, tutaj przynajmniej za drugim razem się widzę, mam nadzieję, uruchomi ten WHD load i gierka. Ale za pierwszym razem nie chciała. Amiga version. Tu by się przydało skakanie na drugim klawiszu i jest na bezskakanie. Bardzo fajnie ktoś to zrobił. Na bezskakanie, a na A strzelanie, także nie musimy. Możemy grać w Gianę na padzie, bardzo wygodny sposób, trochę jak byśmy grali w grę z Nintendo. Tą złą grę w Nintendo. Mam tu też być na myśli Super Mario Bros. Kurka wodna. Dupa blada. Zżarło mi sąsiada. No niemożliwe, że taki popełniłem błąd. Ach, nie! Nie, no w ogóle dobra. Kończę to granie. Nie było tematu. Tak jak mówiłem, zawsze kiedy znajduję coś, co ma być magiczną odpowiedzią na problemy zwykłego szarego Amigowca, który chce odpalać gierki tak jak to robił kiedyś z Amigi 500, po prostu wrzucając dyskietki, tak chce je odpalać teraz, po prostu wybierając je z listy, to zawsze się, kurczę, okazuje, że to nie do końca jeszcze działa tak jak powinno. No, A500 Mini Game Selector na pewno jest krokiem w dobrą stronę, bo to jakoś już wygląda, jakoś działa. Podejrzewam, że z tych 4800 ponad gierek i dem to większość działa całkiem spoko, tylko mi się po prostu trafiły takie, jakie mi się trafiły, ale jak mówiłem, specjalnie szukałem tych, które wiedziałem, że mogą mieć problemy, a Chaos Engine na przykład działał już zupełnie w porządku. No tak czy owak, jeśli jesteście posiadaczami DA500, no to śledźcie ten projekt. To jest akurat wersja beta. Na pewno będzie kolejna, na pewno będzie coraz lepsza, na pewno te gry będą chodziły coraz lepiej. Na pewno jest to tylko kwestia konfiguracji, no bo z tego co widzieliście, ta Amiga ma tą moc. Te DA500 jest w zupełności wystarczającym sprzętem, żeby emulować 500-kę. No ale niestety, jeśli chcemy sobie z niego zrobić taką maszynkę do zupełnie bezproblemowego grania tak od razu, no to musimy jeszcze troszkę poczekać. I tutaj uwaga, uważam, że ten sam problem
jest z każdym innym systemem na Amigę opartym na emulację, w którym uruchamianie gier odbywa się poprzez system Amigi. Czyli czy jest to tutaj Amiga Game Selector A500 Mini, czy jest to na przykład Pimiga na Pi400, to też działa całkiem spoko, ale też ma podobnego typu niestety jakieś takie drobne niedociągnięcia. Także nie wiem, czy tak do końca najlepszym opcją nie jest, jak to zwykle bywa, odpalanie gier z dyskietek. No a jak dobrze wiecie, teraz możemy też odpalać gry z dyskietek na Amidze 500. Już mam gierkę dyskietkową. Na szczęście po aktualizacji DA500 możemy już odpalać bez problemu, bez najmniejszego problemu gierki z plików ADF, czyli plików wirtualnych dyskietek. I to jest, mi się wydaje, całkiem sensowna opcja, bo najlepsza Amiga, to mam wrażenie, jest Amiga dyskietkowa. I wiem, że mnie tutaj część poważnych amigowców zaraz zje za to stwierdzenie, ale tak mi się wydaje, że z dyskietek gra się najlepiej. Także pozostawiam Was z tym takim pewnym niedosytem i z takim poczuciem, że nie o to do końca mi chyba w tym filmiku chodziło, ale wyszło jak wyszło. Nie wszystkie filmiki muszą być wielkimi sukcesami, jeśli chodzi o to, co w nich robimy. Na zakończenie zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, do wsparcia nas na Patronite, czy to bezpośrednio na YouTubie, do odwiedzenia naszego serwera Discord i w ogóle do tego, byście z nami w jakiś tam sposób rozmawiali, bo czekamy na Wasz feedback. Feedback, bardzo ładne słowo. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia.